tu wczoraj znaleźliśmy lampę, zostawialiśmy miarkę i wzięta. Komuś się przydała. No jeszcze jest ciepło i się wypogodziło. Którędy chcesz iść? A ja nie wiem, gdzie chcę iść. Nie wiesz, gdzie chcesz iść. Nie wiem, gdzie chcę, nie wiem. Czekaj, mówiliśmy koło kościoła tam się przejść. To dawaj, dojdziemy tym przejściem w tamtą stronę. Ale tu wieje. W tych przejściach to zawsze. Nie naładowałem do końca kamery. Znaczy kamera jest naładowana do końca, tylko i baterii nie naładowałem. Baterii dodatkowej. Te tu jest zamknięte. Ale śmietnisko. Coś tutaj, jakaś torba, co nie? No. Jakieś coś. Dobra, znalazłeś już telewizor. Wystarczy ci. Na razie. Jeszcze jak będziesz wracał, to pewno będzie stał ten, albo go złomiarze rozwalą. Jeszcze będzie ten drugi, nie? Mhm. Na wyjeździe. Mhm. Ale ptak śpiewa jakiś. Mhm. No tak to znając życie, ja bym się położył spać. Jakbym się tylko położył, to już bym poszedł spać. Mhm. A tak to jeszcze można skorzystać z pogody. Tak. Może sobie tu pójdziemy tym razem. Jestem za. Dużo dzisiaj aktywności na zewnątrz ludzie przejawiają. Pogoda taka, że naprawdę fajnie wyjść. Ale chyba nie było tych 26 stopni, raczej na pewno nie było. Nie wiem, że tak ciepło to chyba nie było. Nie. Może gdzieś tam punktowo w jakichś miejscach, gdzie słońce od rana świeciło, to może i było, ale tu słońce wyszło po południu tak naprawdę. I mgła była. Najpierw była mgła, później poszła w górę, ta mgła i taka mleczne niebo. A teraz dopiero wyszło, jak już jest nisko i tak nie grzeje. Dzisiaj zmiana czasu, więc jutro o tej porze będzie godzina później. Więc de facto będziemy mieli godzinę dłużej po południu. Dzień będzie godzinę dłuższy. Rano będzie ciemniej, ponurzej. Ale rano to słońce mniej potrzebne niż po południu. Tak naprawdę. Fontannę idziemy zobaczyć. Aha, już uruchomili ją? Nie jeszcze. Chyba jeszcze nie. Może od kwietnia już dopiero uruchamiają, a kwiecień dopiero pojutrze. Ale ludzi jest po parkach, ja cię kręcę. No. Jeszcze chyba nie. Jeszcze za szybko. Ciekawy skwerek. A tam masz siłownię nawet, widzisz? A jest, open space'owa taka. No. A co tu pójdziemy? Ta sikawka to gdzie jest? Przykryta chyba jest, bo nie ma. No właśnie też mi się tak wydawało, tymi że to chyba ta koryczka. Chyba koryczka prawą jest przykryta. No. Tu masz stację meteo, wiatr. Aha. Sprawdza, kręci się wiatru. Tak. Prędkość wiatru znów. Ciekawe, gdzie to raportuje i czemu jest tylko prędkość wiatru sprawdzona. Nie wiem. Nie ma innych. Do czego to tu potrzebne? Nie wiem. Dużo niewiadomych. Tyle pytań, a odpowiedzi brak. Kwiatki są posadzone, widzisz?
bratki. Donica. Mhm. Nie wiem, tu jest jakiś parking zrobiony? Nie pamiętam tego parkingu. Nie było go chyba wtedy jeszcze. Może zrobili przy okazji. To był taki dziki parking, wiesz, nie? Niewykostkowany, a teraz jest wykostkowany. Ulica Grodzka. Wytniesz to. Nie? Może nie było słychać. Mhm. Wytniesz. Na szczęście w tamtą stronę pojechał. Czy tu nie pamiętam, żebyśmy szli kiedyś? Nie, bo myśmy tylko do bazaru jechali czasami. A potem tu żeśmy nie szli. Jeny, ile tutaj się... Tu też widzę, z tej strony jakiś parking zrobili. Tego tu nie było. Widzisz? Co tam jest? Czerwone tabliczki. Co to? Gdzie? No, na tym za brzozą, na wprost. Wiszą na budynku. No szkoła podstawowa. Ona jest jeszcze czynna? No chyba tak, skoro jest. Przecież jest jeszcze normalnie, nie? To chyba ja nie wiem, kiedy mają zamiar to burzyć. Pojemnik, no, chociaż... Kiedyś zamierzają, ale kiedy? Mhm. Sami nie wiedzą jeszcze. No nie wiem właśnie. Szkoła podstawowa tu jest. Możemy się przejść, bo widzę, że jest otwarte. No. Możemy się przejść i przylukać, czy jest jeszcze czynne, czy nie. Ale już widzę, że jest ogradzane nam coś, więc chyba nie do końca. A barierki jakieś takie są? No, plac jest jakoś ogrodzony. Jest siatka, płot. Co, coś będą kombinować chyba tu. Teren monitorowany. No tak, idziemy go zmonitorować. Idziemy go zmonitorować. Dawno tu nie byłem. Ja nigdy, szczerze mówiąc. Ojeny, ja już tak dawno tutaj nie byłem. Jest ogrodzony rzeczywiście. No. Wejście do szkoły. No tutaj było zawsze wejście do podstawówki, a w tamtej części było gimnazjum. Od drugiej strony było wejście. Zderzyć się chcesz ze mną? Szkoła podstawowa. No jeszcze jest, widzisz. Publiczna szkoła podstawowa numer 21. Jakby wejście jej, do szkoły jest tutaj. No. Jakby jej nie było, to by chyba już nie było tabliczek. Tam na tym piętrze, co są te kwiatki w oknach, to kiedyś chyba była moja sala. Aha. Ale kwiatków nie pamiętam. Chodź, obejdziemy dookoła. Trzymaj kamerkę, ja ze bluzkę przewiążę, bym się... Ona nagrywa, więc możesz sobie pokręcić nią, żeby nagrać. Ja sobie zrobię, zdejmę, bo mi się zrobiło ciepło od chodzenia. Nie wiem, po co oni to otoczyli tutaj. W sumie. Chodź, pójdziemy ze tamtej może strony się da obejść dookoła, zobaczymy. No dobra. W sumie. Wiesz co, może otoczyli, żeby ludzie nie wchodzili pod te... No, bo to jest te... Bo to tak wygląda, jakby się miało za chwilę zawalić, te schody. Tak, pewnie by ktoś na to wchodził, a te... Oczywiście te barierki się tak już nie trzymają. Tak. Ale widać, że jest długo otoczony, bo już porasta, a tu nie porasta. No niestety nie robią cholera remontu, bo niby twierdzą, że jest za mało dzieciaków i w ogóle no. No my to jeszcze, jak ja tu chodziłem do szkoły, to był jeszcze boom, było bardzo dużo dzieciaków w szkole.
O, widzisz, tu też jest zamknięte, żeby tu nie chodzić, bo to jest niebezpieczne pewno. Tu zamiast szyb są te pleksy. Albo nie ma szyb, albo są te zabezpieczone w ten sposób. To LA Parking. A, to jest ten darmowy, co go reklamowali. Tak. Na banerze, że jest, że tu powstaje darmowy parking. Cóż za dziwna rzecz, Wrocławiu, ucz się. Patrz i ucz się. Tak można wygląda budować darmowy parking. Da się, a nie wszystkie płatne, kuźwa. No. Da się, czy się nie da tam pójść? Da się chyba pójść. Tam na dół chcę pójść. Aha, tam, okej. No to się da przejść. Możemy sobie pewno obejść dookoła szkołę i możemy sobie wyjść wrócić tamtędy, jak tam ta para szła wtedy. Tak. Boisko czynne, więc chyba gdzieś tu przejście dalej też przez boisko mają. Dlatego pewnie otwarte. Szczerze powiedziawszy, to nie przepadałem tutaj za tą szkołą, bo od tych okien było zimno. Wiało przez te okna. W tych miejscach, gdzie są białe, plastikowe włożone, to były takie zwykłe, metalowe, jak tu masz na parterze. To jest sportowe przedszkole jakieś. No. I ono się tak dziwnie otwierało. Po środku było mocowanie i się tak otwierało, wiesz, na bok. Tu masz takie pouchylane, widzisz? Ona ma na środku otwierane. Gotowe takie. Po jakimś czasie wyrabiały się uszczelki i uchylało się jak te trójkątne szyby w tych autach, w których tak, to miały, tak, co nie? Tak, no. Tak się uruchamiało. Ale ludzi. No, placu zabaw nie pamiętam. Czy ktoś dzwoni? Przysłano zdjęcie, ktoś coś przysłał. Tu było wejście za tym choinką do gimnazjum. Teraz mu chyba nie ma gimnazjów? Już nie ma gimnazjum, przecież już jest teraz tylko podstawówka. Po co im te eksperymenty były? Zapytaj się Zalewskiej z PiS-u, bo to ona wszystko popieprzyła. Ale gimnazjów to nie Giertych zrobił? No ale Zalewska teraz wszystko popierdoliła. Tak, ale jakby tamten nie zrobił, to by nie było, więc... Jedni drugi warci są tak naprawdę. Te reformy edukacji są sobie z siebie warte tak naprawdę. Kto jest, jak się niełki biorą za edukację? Tu było wejście na basen, pamiętam. Basen tu? Tym miejscu. No. W szkole był basen. Teraz chyba już nie ma, bo się nie opłacało remontować, jak to usłyszałem kiedyś, mówili w radiu, że się nie opłaca remontować. Aha, okej. Okay. Jak zwykle. Teraz też, a wcześniej basenu, teraz całej szkoły, co nie? No. A tu siatką zabezpieczone. Okna, żeby nie tukli. No. Bo są nowe. Aha. Bo hala sportowa zostanie, a ten budynek z lat 70. będzie wyburzony chyba, z tego co kojarzę. Ponoć gdzieś tu jest tu miejsce gdzieś, żeby postawić szkołę obok. Nowszy budynek na mniej dzieci. No może na ten. Chyba, że na boisku postawią. No. Skoro jest tam z tyłu, to jest takie mniej potrzebne w sumie. Czy może o tym myśleli tutaj. Trochę używane, bo trawa deptana. No. Coś tnie? Ktoś coś wyjerci albo tnie? Na balkonie gdzieś. A jest, widzę tam osobę. Coś tam robi. Nie będzie to robił za długo. Może wierci chyba od zewnątrz albo coś. To sąsiedzi się wkurwią i zadzwonią wiesz gdzie. Tak. Ale drzwi, kurcze, na suwnicy. A wiesz, że to, co ci tu mówiłem, tu mieszka woźny. Aha. Tu, te okna, co są, tak? To mieszka woźny. Żeśmy sobie obeszli dookoła.
Nie wiem, gdzie jeszcze możemy pójść. Kawałek jeszcze gdzieś możemy wyleźć tą samą drogą, co żeśmy szli i może ten przejdziemy jeszcze gdzieś. Mhm. Mamy taki sentymentalny spacer, tak? Ja mam sentymentalny spacer. Tak, po mojej szkoły to już podstawowej to nie ma. Twoją już dawno wyburzyli. Tak, tak. Jeszcze ja się załapałem na 2 lata ostatnie nową. Bo to jeszcze były 7 i 8 klasa podstawówki wtedy. Się załapałem. Nie mówisz, że ty nie lubiłeś, bo ty przy oknach, bo wiało. A w naszej podstawówce to w kurtce mieliśmy lekcje, bo tak było zimno, że długopisy nie chciały pisać. Gęstniał tak tuż, że się źle pisało. Jak się w piecach kaflowych woźnemu z rana nie udało napalić, bo ciśnienie było za niskie, cugu nie było. To później obiektów były nie skrócone pamiętam. Lekcje. Coś tu nowego budują, jakiś sklep pewno. No jest coś nowego. Wszędzie plakaty. Wszędzie plakaty wyborcze. Nie, my. O Jezu, to ten jeszcze żyje nawet, popatrz. Pamiętam, jak kiedyś ten gościu przyszedł do dziadków, jeszcze jak dziadki mieszkali na Wrocławskiej i zbierał podpisy na jakąś pierdołę i wymuszał na wszystkich, żeby podpisać listy. A, to już taki wieloletni polityk. Wieloletni działacz. Dziadek nie chciał tego podpisywać, bo nie wiedział nawet, co to jest. Ten podsuwał jakąś kartkę. Sztuczny kamień do wspinaczki. Tak, ścianka wspinaczkowa. Niezbyt wysoka, ale nie może być, bo ktoś spadnie, bo bez zabezpieczenia to trochę kiepsko. Z takiej wysokości to sobie tyłek obije co najwyżej. Aha. Wyższe to już muszą być asekurowane przez drugą osobę i linę pewnie. Aha. Dobra. Musimy sobie to gdzieś jakoś obejść. Nie wiem jak. Zaraz jeszcze wymyślę, może coś. Czy możemy dojść do tamtego kościoła, co żeśmy jechali, jak chcesz, i jakoś gdzieś tam bokiem obejść to dookoła. To tak zróbmy. Jest przychodnia, przynajmniej kiedyś była. Przychodnia specjalistyczna. A Brubel siedzi i się drze. Aha. W ogóle się nie bał. Co nie? No. Przecież jak ludzie je tu karmią, to się nie boją już, nie? Co to za antena jest ciekawe? O kurczę, no taki szczyca jakby ten internetowy, albo ten LTE może. Może. Taki do internetu komórkowego. LTE albo 5G, taka mała. Routerek może na końcu jest. Tak jak ten, co znaleźliśmy do internetu miejskiego, nie? Mhm. A może to jest wersja taka mniejsza na 5G. Idziesz zobaczyć, czy stoi drugi telewizor pod wiatrem. Teraz? Czy możemy podejść? Nie sądzę. Nie sądzę. A byłoby złośliwe, tak, jakby byłoby był. Złośliwe, jakby był. Tak naprawdę. Coś tam wierci ostro. Chodź tam gdzieś skręcimy. Tam. No.
był Peweks kiedyś tu był. No, z używanymi ciuchami. Teraz tak, a wcześniej Peweks, bo jest napis, który takie jakoś nie do końca zszedł. Sklep zoologiczny Madagaskar. Ciekawe, do kogo należy Król Julian jako marka. Czy tak można wykorzystać sobie? Nie wiem. A, to tu już jesteśmy. A, chodź se tędy przejdziemy w sumie. Co za różnica. Mhm. Salon Berwyn, bądź piękny. Tu jest też taki park jak tam koło rodziców. Tylko ten może być nawet ciutkę większy tutaj. Ale się ci na parterze czupacz obkratowali. Każdy balkon w kratach. Jeszcze nawet okna są w kratach. No. Nie no, jak w więzieniu. Program Krata Plus. No. Ale ludzi dzisiaj na zewnątrz. To jeszcze nie przekwitły, one już tak zaczynają marnieć trochę. No. Zaraz komuś porwie tą pokrowiec. Się pompuje. Ale się nadyma. O ja, jakby ktoś balon pompował. To... No. No. Zaraz plandeka poleci. Już jest dziurawa. Tak, zaraz poleci. Patrz, jakie nowe lampy są LED-owe, o. Widzisz? Są między ty. Ciekawe. Kształt mają ciekawy. No. Heksagony. 3, 4. Heksagony? Czy... Raz, dwa, trzy. Chyba 6 miały. Aha, to może dość mocno świeci. Tego tu na rogu też nie pamiętam. Tego dużego, wybudowanego. Bo to ja się rzadko zapuszczam w te regiony. I to jest ten parking, co raz staliśmy tutaj? Tak, jak wtedy do Pawła przyjeżdżaliśmy, nie? No. No tu żeśmy doszli od tyłu, ale... A samochodem tak się wydawało, długo się jedzie, żeby tak objechać to tam. No bo samochodem musisz objechać wedle dróg, nie? A tu możesz skrótem sobie zrobić. Ja się czuję pełny po tym obiedzie. No co, dopiero jeszcze jutro będzie? Nie, no ja już nie chcę jeść. Ja się czuję gruby. Czuję się przesycony żarciem. I tak dzisiaj mało zjedliśmy w sumie. Bo nie było podwójnych tych kotletów. Tylko jeden był. Ale i tak był duży. No. Ja nawet w domu się taki nie czuję przeżarty jak dzisiaj. Jak dzisiaj ten, po tym jedzeniu. No. U nas nie ma tych dwudaniowych obiadów. Nie. My nie robimy tych. No. Wszyscy na piwesiu siedzą. Tam. No. A co robić teraz po południu, jak już wszystko przygotowane, obiad zjedzony? To trzeba wyskoczyć sobie. Jeszcze pogoda dopisuje, na głowę się nie leje, ciepło jest. A tam widać babci budynek, widzisz? No, fajnie stąd wygląda. Z Piatna Piaskowej. Patrzyłem. Znowu się ze mną zderzasz. Myślałem, że tam idziesz. Idę skrótem. Dobra, chodź, pójdziemy sobie pół kawałek, a potem chyba zawrócimy i najwyżej wrócimy tą samą drogą. Może być? Ewentualnie tu se przejdziemy. Na co oni czekają? Nie wiem. Rozmawiają sobie na środku ulicy. Dwóch rozmawia i dwóch kolejnych zablokowali.
Konnichiwa. Ale pudeł byłoby czym wysyłać. Mhm. Korków, pudeł. Prawdziwe lody kręcone. Kurde, do tej pory jedliśmy nieprawdziwe. Sztuczne były, no. Wszystkie te łebskie były sztuczne, tylko prawdziwe są tutaj. Ach, całe życie oszukiwany. O, paczkomat tu jest. Mały taki. Nie wiem, coś tam tukło się tak jakby. Jakiś ten. Ptaki się tukły. Mhm. A tu szeroki chodnik. Jeszcze nawet samochody mają. Popatrz, kosik wyleciał. Tup, tup, no, no, tup, 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 tup. Fajny. I się schował. No, fajny. Oj, tu jest ten karmniczek taki. Mhm. Jakie fajne kolory mają te bloki, nie? To znaczy nie są takie... W słońcu fajnie wyglądają. Nie są wszystkie szare, mhm. ponure. Brązowe, szare, nie? Tak jak kiedyś tak. były, tylko teraz na są... Na kolorowo zrobione. Kolorowe. Fajnie to kontrastuje. Jeszcze jakby niebo było błękitne, nie byłoby tych chmur, to fajnie by to wyglądało tak. Żywe kolory, jeszcze zieleń do tego. Jak w maju, jak będzie na przykład, nie? No to musi być wtedy fajnie. Tu gdzieś przyjeżdżałem do tej nauczycielki, co kiedyś ten... Coś jej pomagałem ze sprzętem, pamiętam, wtedy grającym. Mhm. Z gramofonem chyba coś jej pomagałem. Teraz nie byliśmy tutaj po coś? Coś? My coś po coś byliśmy. Po jakiś gramofon? A, to byliśmy wtedy po to radio z gramofonem, no. AIDA. O, też w tym rejonie jakoś, mhm. no. Kontener. Nic ciekawego w nim. Powiedzmy, że już tamte rzeczy są za mną. Nawet nie wiem, czy ona jeszcze tam pracuje, gdzie pracowała. Mhm. Tu gdzieś mieszka też Paweł, prawnik, nie? Mhm. Tam trochę dalej gdzieś. Tak, jakoś gdzieś tak było. Worek się zawiesił. Patrz, już się podarł. Choinkę zrobił. Ja. Dopóki się nie rozedrze całkiem, to będzie tak wisiał tutaj. Raczej go nie zdejmą. U nas na drzewie wiszą spodnie. No. Drzewo się w nie nie mieści. Za mały rozmiar na drzewo. Hm? Co? O Jezus. To nie ja. Mhm. Niech to dogoniło nas. No, dogoniło. Przegoniło. No. Co? Nic. Nie wiem, czy nie trzeba będzie gdzieś wejść, później tam trochę dalej kawałek w lasek i się wysikać. Mhm. I mi się zaczyna chcieć, ale daleko jest do domu. Patrz, to tu już jest ten kontenerek, tam za samochodami, co tak. był ten telewizor. Tak, to obok już tu. Postawiony. To już tu. Tak dobrze to nie będzie, żeby co chwilę coś stało. Leży pewno ten toster tylko. No. Tak, jest toster, nie ma już telewizora. Jest toster.
toster się nie zmieścił? Taki duży jest? Jasne, żeby się zmieścił w sumie. No. To malutkie, chyba że pełna już jest i klapa się nie otwiera. Albo ktoś postawił, bo może sprawny, żeby ktoś sobie wziął. Kabla nie ma. Aha, okej. Okay. No może w celu, żeby ktoś sobie wziął na złom. Jeśli ktoś złom zbiera tutaj. Tu złom leży, nikt go nie bierze. Tak, profile stalowe. Może jeszcze nikt nie chodził zbierać. Może. O, dużo wszystkiego. Jakby remont robili, tak? Mhm. Wiele tego. Gdzie idziemy w ogóle? Nie wiem, ty prowadzisz, ja nie znam miejscówy. Może się tu gdzieś da przejść na drugą stronę i kawałek wejść w lasek. Mhm. Którą masz godzinę? 16:51. Mhm. Aukcje się kończyły, jakoś 16:21, więc się pewno coś pokończyło. Pokończyło, może się coś sprzedało i nawet zapłaciło. Może być. Skończyła się Diory za 46 zł, ale nie zapłacono jeszcze. Może po świętach zapłacą. Tak. Już Allegro przypomina, czy pamiętasz, żeby wysłać paczkę o maszynce do miasta. Wiem, wiem, ale to, tak, to gościu wie, że jest, tak, tak. Bo to on pisał, nie my. Tak, tak, na prośbę, żeby po świętach wysłać. Idź. No ale to tu przyleci. Chociaż nie będziesz mi tyłka nagrywał. Może by się zarejestrował jakiś ciekawy fenomen optyczny. Chyba, że będziesz szedł z zapalniczką. Jak za dieslem na przykład. No. Lidl tam jest. Autobus se tu zrobił parking, to nie wiedziałem. Aleśmy daleko wyszli. No, będziemy mieć daleko, żeby wrócić. No. Czuję się dzisiaj, jakby mnie ktoś napompował po tej jakiej ilości jedzenia. Nie było dużo. Nie było dużo? Nie. Tobie się tylko wydaje, że nie było dużo. Właśnie tu dziś przejdziemy na drugą stronę, może się da w krzaki wejść na chwilę. Gdzieś. Gdzieś może jest jakieś zejście albo coś. Może trzeba gdzieś w tamtą stronę kawałek pójść. Mhm. Tam jest jakaś dróżka. Tak, ciekawe. Nawet nie wiedziałam. Taka grubawa. Nie wiem, czy tam koło autobusu nie było zejścia jakiegoś. Dobra, zaraz tu spróbuję przejść kawałek i najwyżej sobie wrócimy. Mhm. Tu jest chyba zbyt stromo. Albo i nie. O, panie. No patrz, jaki tu mur jest. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, to mnie nie kręci. Ja sobie zrobię siku. Mhm. No to sobie wracamy tędy. Coś jeździ, więc gdzieś to musiało wjechać. No coś tu jeździ. Może tam coś budują, skoro jest tutaj taka rozjeżdżone to wszystko. W sumie jeszcze tędy nie szedłem. To jest pierwszy raz, jak idziemy razem.
Tak, ja też tędy nie szedłem. Tam są jeszcze jakieś w polu zabudowania, patrz. Po starych tam działkach? Jest jakieś coś porozwalane, nie wiem co tutaj było. Wygląda jak takie jakieś altankowe coś. Jeszcze ludzie tam są, gdzieś słyszałem głosy. Aha. Może jakieś tu są działki, coś w tym stylu. A czekaj, tu jest koczowisko. Aha, koczowisko. To idziemy dalej najwyżej. No. Wysypisko, koczowisko. O Jezus. O Jezus. Ale tu jest wysypisko, jemy. O kurde. No. Patrzcie, tu flach leży, jakichś potopionych plastików. Wszystkie centrum recyklingu tu jest chyba. Chyba. Recyklingu amatorskiego. O, chociaż on to już raczej profesjonalny. Coś mnie kuje w tym, w bucie jednak. Mi się stopy spociły. Nie wiem, gdzie idziemy. Tutaj, czy tam jeszcze prosto kawałek? No, możemy sobie kawałek jeszcze prosto iść. Takie to miejsce ciekawe. Spokojnie laskiem się przejdzie. Chyba, że tam będzie błoto, to trzeba będzie wrócić. No. Ale to już jest pozasychane wszystko. Zraczy. Tak. Chwilę nie padało, więc jest szansa, że suchą stopą się przejdzie. Opatrz, rury tam są. Leżą. Aha, jakieś rury tam leżą. Może to dalszy ciąg ciągnienia tych... Tam rzeka płynie, gdzie jest ta srebrna rura. Aha, o widzisz. Może tu jest dalszy ciąg gdzieś, gdzie gaz przeciągają. Może. Z działek. No bo to z tamtej strony gdzieś tak od działek wyjdzie. Co, nie? No może być. Coś gdzieś w tym to stylu. Tak tam będzie. Mhm. Ono chyba tak. To jest chyba dalszy ciąg tej linii. Tu musiało być błoto. Co to za... Nie wiem, niedźwiedź? No właśnie, kurde, łapa jak niedźwiedzia normalnie. No wygląda jak niedźwiedź. Może jakiś duży pies? Chyba nie ma aż tak, no ale to kurde. Albo racica dzika. Dzik jest może i tak, dwukopytny w sumie, a nie wiem. Czy... Albo konik może mały. Taką dziwną podkową? Nie wiem. No. Nie wiem, co to jest. Ciekawe. Yeti z Wałbrzycha. Wałbrzyskie Yeti. Tak. Chcesz iść podejść do rury? No. Tu musiało być wody, bo to jest tak spękane, co nie? Musiało... Płynęła może tędy, bo to było błoto, które albo zaschło. Albo wymywali coś tutaj, wypłukiwali. No robię, no bo to na pewno takie tutaj by musiało być potężne. No rura sobie idzie przez las. Nie jest zakopana, tylko na wierzchu. Tak. Idziesz przez las, a tu rura. A tu rura. Ona nie jest połączona, nie spotkały się, patrz. Tak. Minęły się. Nie wyszło im. Jeszcze nie skończyli. Teoretycznie jakbyśmy szli wzdłuż rury, to... Ale patrz, ta idzie tu, a tam idzie tam. No. Ale tam dalej nie ma, więc to jest chyba kawałek, który jeszcze nie połączyli, podejrzewam. Bo tu są wszystkie złączone. No to znaczy, że oni to muszą wkopać? Czy jak? Nie wiem, co oni tu z tym zrobią. Czy to tak tam będzie... chyba czyjś ogródek. Aha, okej. Okay. Czy ta rura będzie szła tak na tych stojaczkach tutaj? Nie wiem. Teoretycznie pewnie jakbyśmy wzdłuż niej szli, to dojdziemy do tych. Do... Wielka. Z daleka się nie wygląda taka. Rzeki nie widać, więc chyba nie płynie. Albo jest taka malutka tylko. Tam szumi. Coś szumi, ale nie widać. Widzisz? Z tej perspektywy nie widać. Możemy kawałek tupnąć.
się tym bokiem. Patrz, tu coś chyba kopało w tym kupie, widzisz? W tej kępie, zobacz. Nory lisów chyba są, no. Tam i tam wykopane. No. Patrz, taki kawałek od drogi, a już ptaszki śpiewają, takie leśne. Mhm. Lisnowy. Czy tu coś żyje? Tu żuli. Nie wiem, czy to będzie słychać. O, to też jest niepołączona. No taka świeżo, długo jest, no. Łączą to jeszcze. Świeżo to ciągną. No i to chyba wkopać muszą najpierw jeszcze. Ja nie wiem właśnie, czy będą to wkopywać, czy mogą to wkopywać. To teren lasu, ciężko powiedzieć, ale jak nie wkopią, to ktoś to zniszczy. Drzewo się przewróci, to zniszczy. No bo ktoś przyjdzie i będzie gaz spuszczał do wiadra. Może. Ale ścieżka. Zecka. Gdzieś tam pewnie płynie. A tam cały czas dróżka sobie idzie. Czy dróżka, droga. Dróżka to idzie tu. Tam taki szałas jest wybudowany. Aha. Widzisz? Tylko niczym nie przykryty. No, ciekawe rzeczy takie. A ile tu torebek? Foliowych. No właśnie widzę, wszędzie worki leżą. Tak. Jest jakaś rzeczka chyba na dnie, coś tam widać. No tu zakręt jakiś gdzieś. Wydawało mi się, że tak, tam widzę wody trochę. Mhm. Mało, ale jest. Dobra, wiesz co, jednak poczekaj. Jednak kuje na tyle, że muszę sobie to sprawdzić. Coś mi się do skarpetki poprzyklejało. Świnia. Drzewo obrośnięte bluszczem fajnie jest. A tylko w pewnej wysokości. Ale fajnie, no. Poszło do góry. Mhm. Żeby się wyłonić chyba z tego dołu. Żeby do słońca trochę dojść. Huta. Co tam było? Huta. Gdzieś widziałem. Huta. Labet? Labed. No. Nie wiem, gdzie myśmy wyszli, gdzie my idziemy już, ale gdzieś tu będziemy chyba na rogu tego za chwilę. Czy gdzie chyba ten, bo nie wiem, czy ta ścieżka nie idzie do lasu. Skręca w bok trochę i może trzeba będzie przejść, bo ona tu jakby ginie delikatnie. Ginie? Znaczy, tu się zaczęło dziwnie robić. A nie, tam se możemy, patrz. A, jest a na droga. Górę se pójdziemy. No. Okej, okay, dobra, jest spoko. Dobra, jest spoko. Widziałem te wykopki. O, oni tu je wkopują. Aha, czyli okay. One specjalnie tak leżą. Tak, niepodłączone jeszcze. Że się nie stykają jeszcze. I niepodłączone są. Ale ścieżka kluczy tutaj. Jakie zakrętasy ktoś zrobił, co nie? Ja chcę zobaczyć, jak oni to wkopali. To musisz tam iść. Na przykład tam ogólnie musimy tam iść, nie ścieżką. Tak. A ścieżka gdzieś tam prowadziła, gdzieś tam. Tak, ona do lasu prowadzi chyba. Ale tu nierówno. Dziki chodzą. Parzysto-kopytne ślady dzików widzę. O! O!
wypełniło się wodą. Gaz w formie płynnej będzie tu szedł. Zobaczmy, jak głęboko. Głęboko. Trochę im naszło wody. No, musieli sobie odpompować teraz. A skąd im ta woda naszła? Patrz, przecież nie padała, nasiąkła. Gruntowe płytko są chyba. Trochę chyba. Tu kolejne coś. Tu płynęło coś. Albo jechali może tędy, wyjeździli te dróżkę. Może buldożerem wzięli. Przecież to wygląda tak, jakby albo zbuldożerowane, albo tu coś płynęło. Może sobie odpompowywali, tulali. I pachnie delikatnie takim ściekiem. Może z buldożerem sobie pchali. Tu chyba gąsienice szły. Mhm. No i koło garaży od razu z tej pierwszej drogi wyszliśmy. Ale tu strasznie miękko. Dziki tu szły, bo świeżo odkopane to szukały pewnie. No. Wyczaiły. Tu jest, przyznam, ciepło, nie? No. W lasku nie było tego wiatru. Jeszcze pod górkę było. To zgrzało. Tak. A tu już jest wiatr i widzę płytę CD. Co ty widzisz? Płytę CD i kartę po SIM-ie. Pęknięta. Mhm. Buldożer ją najechał chyba. Chyba. To coś po karcie SIM. Zobacz, ile tu jest tych aluminium drobnych śmieci, leżące. Tak. Nawet po zniczu coś, tak. Po powadzonie tym takim cmentarowym, cmentarnym. Cmentarzowy, cmentarny. Okej. Okay. Depresja wróciła, wy kurwy zawistne. No tak. Patrz, tam można iść, o, ale tam jest. No można, no i tam się też dojdzie do działek. Aha. O, cersanit widać z daleka. Chodź sobie pójdziemy garażami. Dobra. Możemy sobie pójść tu i tam potem gdzieś skręcimy w bok i znowu chyba wyjdziemy na teren szkoły. Coś się tam potłukło. Wygląda, jakby bombkę ktoś tam rozbił. Albo inne, wkład z termosa. Z termosa też może być. No. Ale tutaj jeszcze dawno nie szedłem. Ale co tu robi antena taka? Krótkofalarska. No, może ktoś ma. No tutaj kurczę, jakieś... może ktoś sobie zrobił radiosiak. Tutaj centralkę radiową, może w garażu może ma. Zbieracz piorunów. No. I sobie, proszę ciebie, tutaj stąd łączności robi. Może. Hmm. Może musisz przywieźć swoje radio i skontaktować się. No. O, drzwi garażowe ktoś tu wywalił. Tak. Ciekawe, wgniecione. Hakiem ktoś je stuknął chyba. Widać, cofane i hakiem wgnięte. No. Te garaże są tu małe, tu tylko samochód osobowy wejdzie. Kamper tu się nie zmieści. No. Szczepa kempingowa chyba też, też nie. Też nie. Bo one są trochę wyższe. O. Trzeba by mieć dwa i oddzielnie na budę, oddzielnie na podwozie. No, chyba. Że to się tak nie da podzielić, wiesz. Mhm. Może to trzeba mieć wtedy lawetę i przed urlopem budę. Tu jest napisane, jemy i pijemy. Wyrzucamy. Śmieciowe rzeczy. I wyrzucamy wszędzie śmieci. I wyrzucamy wszędzie śmieci. No tak.
No, są tu połamane krzesła, jakiś koc. O, standard. Mhm. Może się jeszcze kawałek da pójść, nie wiem. Może się jeszcze tam kawałek da pójść. Tu jest jakiś taki większy, trochę wyższy, widzisz? Ktoś sobie przerobił. A ten to, tu to by weszło. O, tu by weszedł. Tak. Kamper albo przyczepa. Może ktoś sobie tak podniósł, kurczę. Niewiadówka by tu weszła. W to. Bo jak jest taki niski, to tutaj co ci tu wejdzie. A tu też jest jakaś pani malowana. Mhm. Już bez hasła jakiegoś. Tak. Tu masz miejsce na garaż. Aha. Niewybudowany. Dziwne. Nie skończyli, co nie? Został fragment. No. Garażu nie skończyli. Czy można sobie tu garaż dostawić? Można chyba, no. Mhm. I tu też są miejsca, widzę. Ten jakby nowy postawiony. No. Tam dalej już chyba nie pójdziemy. Tu by trzeba było pójść. No. A, bo dalej się droga kończy. Dalej jest już droga kończy, więc... Trzeba tu sobie tu jakoś pójść. Garaż likwidowany i krzaczek się, widzisz, posadzony. Aha. Gdzie jest najbliższe przejście? Dopiero tam. No to tak, to idzie. Tam można dojść do tej pętli, ewentualnie gdzieś tu przejść. Jak będzie przejście tam kawałek dalej i tam między osiedlem. Możemy sobie osiedlem gdzieś wrócić przejść, tak. Skrótem. Mhm. A w sumie dałoby się, widzisz? Aha. Jest taka boczna. Jest ścieżka. Jeszcze ścieżynka. W sumie niemożliwe, żeby ludzie z lenistwa nie wydeptali jakieś tutaj. No patrz, jak drzewo wyrasta ze studzienki. Aha, ale jajca. No, trzy rury dla Mario. Mhm. A, słońce świeci w oczy. No, niestety. Już jest nisko. Muszę nawet nagrywać na niższym poziomie, bo mi prześwietla obraz i wszystkie są tylko szare, te szare i czarne kontury. O, patrz, montaż fotowoltaiki balkonowej. Patrz, są już takie duże cztery panele na zdjęciu, widzisz? Aha. Bo tutaj jest ogólnie barierka betonowa, nie tak jak u nas. Jest u nas metalowa, a tutaj są w większości betonowe barierki. Więc się da przymocować haki do nich. Może tam ktoś, kto wiercił na balkonie, wyglądał jak wiercił od zewnątrz. Może sobie będzie fotowoltaikę zakładał. Może. Tam co hałasowało. Nie można tego wykluczyć. Chociaż przyznam, że jeszcze tu nie widzieliśmy chyba. No właśnie. Nigdzie u kogoś. Tak mało popularne. No. Może druga sprawa, spółdzielnie może się nie zgadzają. Mhm. Albo nikt nie pyta, bo nikt nie zakłada, że to będzie w domu robił, bo po co mu to, jak na tym gdzie zarobi, wiesz? Jakby bo to nie to robiło ma zarabiać, prąd. Tylko to ma oszczędzać jego prąd, a nie wysyłać do sieci. Tak, tak, ale widzisz, że właśnie gdy człowiekowi powiesz, że on oszczędzi, a nie zarobi,
no to no tak niechętnie. To nie, ale jakby ta fotowoltaika powodowała, że z przodu, no, że on zarobi na tym, no to chętniej by robił sobie wielką, co nie? Ale to, że zarabia się przez oszczędzanie, bo jak nie zapłacisz za prąd, ileś tam mniej za prąd zapłacisz, to tak jakby się te pieniądze zarobiło. Tylko, że one idą na prąd od razu, można powiedzieć, co nie? Więc tak... Więc to jest takie... Tu przełazimy? No. No i możemy sobie w tamtą stronę pójść. Ale jadą równo. Równo jadą. Rower jedzie z tyłu. Dobrze, że tu ścieżka oddzielnie. Wygląda jak ten, co stał tam wtedy, jak szliśmy na działki. Pamiętasz, co mówiłeś, że taki ładny, chromowany? A no, a może. Może zrobił przejażdżkę wokół i teraz wraca. Może. Niewykluczone, no. O, jakiś tu jest taki kanalik. Tak, i pomost na górkę. Mhm. Most zwodzony. A tu też są motorki. Mhm. Pachną te kwiaty, ja. Wszystkie kwitnące. Ostro. Te białe mają strasznie intensywny ten zapach. Strasznie mocno je czuć. Dużo otwartej przestrzeni tutaj znowuż jest. Zielonej takiej. Mhm. Nie wiem, czy tu kiedyś boisko jakieś nie było. Ale chyba ich zlikwidowali na poczet tego, co jest na szkolnej, wiesz? Mhm. Na szkolnej części boiska są. To jest miejsce teraz do wyprowadzania psów. Mhm. Chodzimy czy idziemy dalej jeszcze? Chodź, jeszcze dalej pójdziemy. Dobra. Jest ta niziutka wieża komórkowa, bardzo niziutka. No i tak tu jest wysoko. To nie musi być wyższe. Pewnie w tych blokach byłby dobry internet. Jest blisko do nadajnika. Karta mieszkańca, co to za cudo? Nie wiem. Start 2 kwietnia. O, coś nowego. To już nie ma. Nie karta jesteś mieszkańca. Mieszkańcem, już wylogowałeś się z mieszkania. Mhm. Tu. Mhm. Usypany. Mhm. Ciekawe, schron jakiś. Bał ziemi usypany. Czy po prostu wyrównali, a odgarniali z tamtej strony i tak w tą stronę jechał i tak buldożer pod górkę tak no. I sypał pewnie. Może usypali jak budowali ten blok tu obok. Bo ten tu jest stosunkowo nowy ten tu. Aha, to może też być. No. Tu przesiedlili ludzi, co wyburzali na Wrocławskiej, jak się wjeżdża
do miasta wcześniej wyburzali te budynki stare, kamienice. Aha. Jak przebudowywali drogę, to tu wybudowali ludziom na Podzamczu mieszkania. Później jak drugi raz robili przebudowę skrzyżowania, tam gdzie jest teraz McDonald's, to szukali już z tych zasobów gminnych. Albo ewentualnie budowali też mieszkanie tam koło tamtego kościoła dla ludzi. I co tu wchodzimy? Jak tu wejdziemy, to wyjdziemy na przeciwko tego, co jest na Podzamczu, tego ekokontenera. Aha. I sobie pójdziemy tam z boku już do domu, nie? Może tak być? Tak. Ile dzisiaj kroków zrobimy, ciekawe? Prawie 13 tysięcy zarejestrowane. Karetka stoi. Na światłach stoi, tak jakby. Przy trzepaku ktoś nawet zaparkował. No. Jezu. Wjechał, tu musiał po chodniku wjechać. Wariatkowo z tym parkowaniem. Jaki mały ten kontener. To jest jakiś ścięty, płaski, co nie? Pół na pół. Kurczę. Ale dobry na remont jednego pomieszczenia, tańszy. Tu nic nie stoi. Tutaj nic, no. Kabel tylko jakiś wystaje. Mamy to, zelmerek. Nie bierz tego. Zelmerek stoi tylko. Nie wrzucony. To jest nic nie warte tak naprawdę. W środku tam nic nie ma, to jest większość plastik. I dlatego się szybko wyrabiają te trybiki plastikowe. Wystarczy gęstsze ciasto wyrabiać na wyższych obrotach i już opór po plastiku idzie. I on się powoli ugina ten plastik. To niby działa, ale plastik pracuje. Plastik jest podatny na to. Stal to zostanie w takiej formie, jak jest, no ale plastik to powoli będzie się wyginał. A, hulajnoga i jakieś zabawki są wyrzucone, widzisz? No. O Jezu. Zawracamy, a tam jakiś stojak jest. Tylko tu nie przejdziemy. Musimy iść w tamtą stronę. Zabawki chyba, nie? Tak. A tu materac. Podwójny można sobie skakać z dachu. Idziemy już do domu. Nie? O, to już blisko w sumie. Jezu, zobacz jaki tu włochaty grzyb chyba urósł. Co to za paskudztwo? A fu. Na zdrowie. Dziękuję. Nie wiem, co to za grzyb, bo dziwny. Taki na drewnie, na korzeniu. No, taki wyglądała jak przykryta czymś pleśń, co nie? No, jakby brązowa. Jakby ją kawą z mlekiem ktoś spryskał i by to zaschło. Taką latte. Latte, no. Z pianką posypaną czymś. Cynamonem. O, właśnie. Dokładnie. Grzyb cynamonowy. Cynamoniak. Pachnie serem. No. Topionym. Pieczkanym takim. Tak.
Tatuaż można sobie tu zrobić. I od razu hamburger zjeść. A obok hamburgera zjeść. No i dobra, to już jesteśmy z powrotem.